Dzień dobry, witam Państwa. Jest jeden przypadek dodatni w klasie tej starszych dzieci, można powiedzieć młodzieży. I w związku z tym dzisiaj podjęliśmy decyzję o przebadaniu tych dzieci z kontaktu, z tej klasy tylko, jak również nauczycieli, którzy mieli bezpośredni kontakt z tym uczniem. W związku z tym, że ostatni raz to dziecko było w szkole tydzień temu, więc dzisiaj już możemy, bo upłynęło 7 dni, więc dzisiaj możemy również te dzieci przebadać, już nie czekając na ten tydzień, bo zawsze od ostatniego kontaktu, musimy pamiętać, musi upłynąć od 5 do 7 dni. Także dzisiaj te dzieci będą badane i tak jak powiedziałem wcześniej, również nauczyciele, którzy mieli bezpośredni kontakt z tym uczniem. I dla bezpieczeństwa objęliśmy dzieci od klasy 4 do 8 taką kwarantanną, ponieważ te dzieci się cały czas przemieszczały w szkole, więc zgodziliśmy się, czyli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczebnicy zgodził się na zdalne nauczanie przez okres środy, czwartku i piątku. I jutro będziemy analizować wyniki, jutro powinny wszystkie już wyniki do nas spłynąć. Nie ma takiej potrzeby, by pozostałe dzieci badać, objęliśmy tylko kwarantanną. No jutro zadecydujemy co dalej, ale patrząc na to, co się działo chyba tydzień czy dwa tygodnie temu w tej szkole, tylko dotyczyło to dziecka klasy drugiej. Tak więc tutaj mieliśmy wszystkie wyniki ujemne i liczymy na to, że też tak będzie. W poniedziałek dzieci wracają do szkoły, już w normalnym trybie będzie prowadzona nauka. Natomiast jeśli pojawią się jakieś dodatnie, będziemy analizować, kogo to dotyczy, z jakiej to grupy osób i tak dalej. Objawy miał rodzic i dlatego podjęto decyzję o tym, żeby przebadać również dzieci. Bo to zazwyczaj, mówię, 90, może nawet więcej procentach jest tak, że to starsi mają jakieś objawy, chociaż teraz te objawy są bardzo łagodne. W niektórych tylko przypadkach, gdzie są jeszcze dodatkowe choroby, możemy powiedzieć, że przebieg COVID-19 jest ciężki. Natomiast w sytuacjach takich, kiedy jest to zdrowy, młody organizm, rzadko się zdarza obecnie, żeby była to taka ciężka postać. Albo są to na początku jakieś drobne objawy takiego typu przeziębienia, które znikają bardzo szybko, lub też pojawiają się takie objawy jak utrata smaku i węchu. I to jest generalnie wszystko, co możemy na ten temat powiedzieć. Może być również temperatura taka powyżej 38 stopni, która po kilku dniach samoczynnie znika. Także zresztą z nowymi przepisami, jeśli bierzemy to pod uwagę, to po 13 dniach, jeśli nie ma żadnych objawów, a lekarz nie zaleci innych działań, to tą izolację już uchylamy. Chciałbym uspokoić mieszkańców, całkowicie powinni czuć się bezpiecznymi. Powiatowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna czuwa nad bezpieczeństwem, reagujemy, mogę powiedzieć, nawet troszeczkę przesadnie, ale to dla dobra właśnie mieszkańców, szczególnie dzieci. Chodzi tutaj też o personel medyczny, także nasza reakcja jest taka natychmiastowa i zdecydowana. I chciałbym przy okazji tutaj podziękować moim pracownikom, bo ta praca od marca w zasadzie jest taka nieustanna. Mamy dyżury i sobotnie, i niedzielę, i również po południu pracujemy. Także z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować swoim pracownikom.